Jeżeli chodzi o mój wygląd, to nie wyglądam już na kujona, ale mój pokój, tak, muszę to zmienić. Ale moje kochane książki, nie chcę się z nimi rozstać. Może ja już nie wyglądam jak nerd, ale na pewno się tak jeszcze zachowuję. Nawet z moimi książkami nie mogę się rozstać. Jest mi to obojętne, pokój tak zostanie. Nikt z klasy pokoju nie widzi, oprócz Karoliny. A propos Karoliny, gdzie ona jest? Hejka Klara, co robisz? A ty kto? Gdzie jest Klara? To ja, Klara. Nie, nigdy w życiu nie jesteś Klarą. Klara to taki kto? Taka koleżanka. Właśnie, tak, to ja twoja koleżanka. Nie, to niemożliwe. Klara nosi okulary. Inaczej się ubiera. Ma inną fryzurę. I ma brązowe włosy. Wiesz, Karolina, ja już nie chciałam być takim nerdem i dlatego zmieniłam wygląd. No, w szkole będą ci nienawidzieć. Nienawidzieć? Nienawidzili mnie, jak byłam kujonem. A teraz w końcu jestem czederska. Tak jak ty teraz mówisz, do ciebie nie pasuje. A poza tym zobacz sobie twój pokój i mój pokój. To są moje okulary. Nie powinnaś sobie tak po prostu brać rzeczy od innych. Zmiataj, ty nerdzie, z twoimi książkami. Ja nie jestem nerdem ani kujonem, okej? Dobrze. Jeżeli chodzi o wygląd, muszę przyznać, że nie wyglądasz na kujona. Ale jeżeli chodzi o twoje zachowanie, to jesteś stanowczo kujonem i nerdem. Co mam zrobić? Nie umiem zachowania zmienić. O tak, umiesz. Ja ci pomogę. Chodźmy do salonu. Pierwsza zasada. Nie czytać książek i mieć złe oceny. Tak, ale ja kocham moje książki. Tak, bo kujonym jesteś. Dobrze, pożegnam się z moimi książkami. Zrozumiałaś. A teraz druga zasada. Pokój oczyścić rzeczy, które posiada typowy kujon. O jakich rzeczach myślisz? Przede wszystkim książki. Pokale, które są nikomu niepotrzebne. Zdjęcia rodzeństwa. Tak, typowe kujony. Takie rzeczy mają w pokojach. Jak chcesz. No to chodź sprzątać. Tu, masz. Weź moją torbę. Nie potrzebuję jej. Ale do szkoły potrzebujesz. O, następna ważna zasada. Nie myśl nigdy o szkole. Ale szkoła jest taka ważna w życiu. Szkoła ważna w życiu. Typowa oznaka kujona. Nie mów takich rzeczy. Dobrze. Jeszcze cię tyle muszę nauczyć. Daj mi mój piórnik. Tu. No, pakuj książki. Żegnajcie. Czekaj, a moją ulubioną książkę mogę zatrzymać? Jaką książkę? No tą. Dostałam ją od mamy. Nie, książki tylko kujony czytają. Ale zdjęcie mogę zatrzymać. Proszę. Nie. Nie powinnaś płakać, tylko kujony beczą. Mój pokal. A reszta może zostać, bo będzie tak pusto tutaj. Dobrze, już nie jestem taka. Dzięki. No, to dawaj te rzeczy. Zaraz będę. Muszę je gdzieś schować, gdzie ich nie znajdzie. No, bo mi się te rzeczy na pewno przydają. O, widać jeszcze pokal. Niech go zatrzyma. Grzecznie czekałaś. Dlatego mam niespodziankę dla ciebie. Ten pokal możesz zatrzymać. Naprawdę? Tak, dziękuję. I wiesz co? To też dostaniesz.
Dlaczego tej klasówki nie pisałam? Ty też szóstkę potrzebujesz. Starczy, że u mnie już jedna wisi. Dobrze. Ale co, jak rodzice mnie odwiedzą? Co ty się tak przejmujesz? Weź to na luzie. Aha. I jeszcze kilka innych fajnych rzeczy, czekaj. Gotowy. Ale tak jakoś mi się ten pokój nie podoba. A te śmieci? Żeby za porządnie nie wyglądało. Ale przecież ty też nie masz śmieci w pokoju. Mam, przeważnie puszki po coli. Trochę śmieci nie zaszkodzi. Wierz mi, jak będziemy w szkole, zobaczysz, będzie wszystko inaczej. Mam nadzieję. Chodź, idziemy. Co ty za minę robisz? No, ale jak inni się dalej będą wyśmiewać? Wierz mi, będą uważać, że jesteś super. Zaufaj mi. No chodź. A twój plecak? Ja nie potrzebuję plecaka. I ty też nie. Ale jak to bez plecaków? Tylko kujony noszą plecaki. Dobrze, to liczę na ciebie. No, w końcu. Dziewczynki, w końcu jesteście. Spóźniłyście się. Całe 15 minut. Tak, przepraszamy za spóźnienie. To jest na pewno nie pierwszy raz. Co ty powiedziałaś, Karolina? Powiedziałam, że to się będzie częściej zdarzać. Nie, to nieprawda, co ona mówi. Oczywiście, że to się już więcej nie zdarzy. Jak nie chcesz być kujonem, to musisz trochę rebelować. No, ale tak się nie mówi do nauczycielki. Poza tym nie chcę się spóźniać. To dalej będziesz nerdem i kujonem. Zostaw mnie. O Boże, Klara, jak ty czadowo wyglądasz. Aha, jak to się stało? Ty chyba nie jesteś Klara. Powiedz, że to nie ty, tylko jakaś inna, piękna. To ja zmieniłam tylko trochę wygląd. A gdzie są twoje okulary? Noszę soczewki. Teraz żaden kujon z ciebie. Zostanę teraz sama. Nie martw się, jesteśmy koleżankami. O, i taka miła jest. Czekajcie, co wy? Tylko Klara, a ja się już nie liczę? Tylko dzięki mnie jest taka czaterska. Nie, to nieprawda. Ja sama chciałam swój wygląd zmienić. Bo ty powiedziałaś, że nerd jest ze mnie. O, Klara, pójdziemy dzisiaj na lody? Nie, ja cię chciałam zaprosić. Chodź ze mną na lody. A może pójdziesz z nami na basen? Tak. Wszyscy siadają w tej chwili. Nie jesteśmy na placu zabaw, tylko w szkole, w której się uczymy i nie wstajemy, kiedy mamy ochotę z ławki. Siadać w tej chwili. Postanowiłam. Zostajecie po lekcjach. Dobrze, a mogę koło Klary siedzieć? Ja siedzę koło Klary. Nie, ja. Ja powinnam. A właśnie, że ja. Koniec, nikt nie siedzi koło Klary. Możecie siedzieć koło mnie. Nie, tak nie chcemy. Ty nami nie rządzisz. No. Co? To dzięki mnie. Nagle ją tak uwielbiacie. Powiedziałam, że nie jesteśmy tu po to, żeby zajmować się waszymi prywatnymi kłótniami. Jak mówiłam i chyba wszyscy zrozumieli, zostajecie po lekcjach, oprócz Matyldy. O, jaki nerd. Wiesz, z tobą na pewno na lody nie pójdę. Na dzisiaj zepsuliście mi humor. Napiszę coś na tablicy, a wy zastanowicie się nad tym. A co to w ogóle znaczy, nerd? Zacznę od tego, że wasze zachowanie w stosunku do Klary i Matyldy jest niewłaściwe. W stosunku do mnie kiedyś tak, ale teraz nie. To jest mi naprawdę obojętne. Teraz się wszystko kręci wokół was. A więc? Ja muszę do ubikacji, Klara, ty też musisz, prawda? Nie, nie muszę. Klara, choć nie mam ochoty na lekcje. I ja jednak też muszę. Ja też. Ja muszę do ubikacji. Nie, ja. Ja też muszę. Nikt nie idzie do ubikacji, zrozumiane? W ten sposób dalej lekcji nie będę prowadzić.
Na chwilę wynocha na świeże powietrze. Za chwilę się spotykamy. Chcieliście ze mną na lody albo na basen pójść. Kiedy to zrobimy? Dzisiaj. Nie z tobą. Obraziłeś Matyldę w klasie. Pójdźmy wszyscy na lody. Przestań! Skończ! Ty zdrajczynio! Nazywasz mnie zdrajczynią, tak? A kiedyś mnie nerdem i kujonem nazywałaś. No, może trochę tak było. Ale zmieniłam swój wygląd. No i nie nazywam cię kujonem. I tylko dzięki mnie. Wszyscy cię tak lubią. Wszyscy mnie lubią, bo wprawdzie wygląd zmieniłam, ale dalej jestem Klarą. Ona ma rację. Tak. Klara. Ja cię uwielbiam. Widzisz, są po mojej stronie, a kto po twojej stronie jest? Jesteś naprawdę wredna. Nieprawda. Hej, co robicie? Zapomniałam, że tu jesteście. Spadaj stąd, kujonie. Nie mów tak znowu. Przeszkadzasz i denerwujesz. Ale co ja ci zrobiłam? I jesteś złośliwa w stosunku do mojej koleżanki. Chodź. Dziękuję. Widzisz, kto się zachowuje z nas lepiej? Co mam zrobić, żebyście mnie znowu lubili? My cię lubimy, ale Klarę trochę bardziej, bo jest miła. Jak mnie lubicie, to przejdźcie na moją stronę. No, kto? Chciałam tylko, żebyście mnie lubili. Hej, dalej jesteśmy przyjaciółkami, ale Klarę też bardzo lubimy. Jest taka fajna, ale ciebie też lubimy. Pamiętaj o tym. Dziękuję. I ciesz się chociaż trochę dla Klary, przecież, no wiesz, ona nie miała łatwo. Dobrze. Widzisz, Karolina, każdy cię lubi, każdy. Tak, no, lubimy cię. Tak, lubimy was obydwie. Czy chcesz się pogodzić? Nie wiem. Może ty tylko tak mówisz, żebym ja cię też lubiła. Ja cię i tak lubię. Ja naprawdę chcę się z tobą pogodzić. I co? Przepraszam za wszystko. Ja też. I się nie gniewam. To fajnie. Hej, Klara, zapomniałam ci twoje rzeczy oddać. O, moje stare rzeczy, dzięki. Klara, mam propozycję. Może poczytamy coś najpierw, a potem zagramy w gierki. I co ty na to? Tak, świetny pomysł. Okej, dobrze. Hej, macie ochotę z nami iść do kina? Biedronka w kinie leci. I to jak? Już czekałam na ten film. No to chodźmy. Może jesteście zdziwieni, że znowu wyglądam jak kiedyś. Chciałam tylko pokazać, że też się mogę zmienić. Ale chcę być taka, jak zawsze byłam. Uważam, że taka, jaka byłam, byłam zupełnie w porządku. A ty dokładnie tak samo. Jesteś wspaniała, taka jaka jesteś. A jeżeli coś ci się nie podoba, możesz to zawsze zmienić na lepsze. Ale najważniejsze, bądź wierna sobie.